Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to co tu widzicie to nie jest jakiś błąd mojej grafiki. Po prostu to jest nawalony Wiedźmin. Chłopaki wymyślili sobie, że zrobią coś śmiesznego, a skoro się narąbali, a tutaj jest Megaskop, to przebiorą się za babki i zwabią tutaj inne czarodziejki. No i zobaczymy, co im się uda. Teraz pora się przebrać. Załóż spodnie, Yennefer. Ej no. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil, blede, doin, hokus, pokus, sare, mare, arce, blatana. O! Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. No cóż, nie tak miało być. Jakby ci dupsko przymarzło do tej posadzki w zamku. Zaraza, co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Widzę, że metoda z grobową deską i szalejem nie podziałała. Nie do końca. Ale przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry.
Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Dobra, przygotuj wywary z traw. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, że to tkwi w ciele Umy? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń. Ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji... Ej no, kurka, w gaciach nie będę chodził. No. Od razu do stojniej. Okej, okay, co to są za receptury, powiedz ty mi? Alchemia. Na końcu będą. Wywary z traw, brakuje składników. Nie mam tego. Płyn rdzeniowy widłogona. Gruczoł jadowy, mantikory i język bruksy albinosa. Nie mam takich rzeczy? Dziwne. Nawet bardzo dziwne. Dobra. O ile dobrze pamiętam... O, tu wszystko jest. Dobra, ważymy. No, zobaczymy, co z tego Umy wyjdzie. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Dobra, dobra. Zaraz będziesz piękny, tak jak kiedyś. Mam Gotowe. Nadzieję. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Podaj łzawicę, podaj pesz, podaj kolejność dowolna. No skoro dowolna, to po kolei. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. No, po tym powinno być. No. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. No.
Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. No, uwaga, kilka godzin później. Nic się nie dzieje, kurde. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem, opowiedz mi coś. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie... Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. No. Kaniatat. Nevit. Sivir. Koal. Arriva. Endir. Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho. Słuchaj. Koal. Koal. Kaniatat. Nevit Sivir. Koal, koal, kaniatat. Nevit, Arriva, Endir! Geralt, otwórz filakterium. Kanitas, Taronanede, Dis! O kurka, to pudełek. O, jest jakiś gościu! No i kto ty jesteś, chłopaku? Bo widzę, że chłopak. Elfik jakiś. Avanach. Znasz go? Elf NL jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł?
wszędzie i nigdzie. Słuchaj, no wiedząc, nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvenzeren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą. Zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie? Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra. Podoba mi się to. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. Dobra. Czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. Zbierz sojuszników do walki z Gonem wśród przyjaciół zdolnych stawić czoła upiornym jeźdźcom. Udaj się na Skellige. Tak? Mogę z nimi jeszcze pogadać. Jakieś ciekawe zlecenia ostatnio? Ostatnio to nie, ale z pół roku temu w Krejden na uroczysku ubiłem Manticore. Szybka była jak sukin syn. Nawet mi medalion nie zdążył drgnąć, jak wyskoczyła z zarośli. Blizny nie będę pokazywał, bo już za duży na to jestem. Dużo ci chociaż za nią zapłacili? Nic. Kiedy przyniosłem jej łeb do wioski, sołtys na wszystkich bogów przysięgał, że pierwsze o potworze słyszy. A co u ciebie? Poza tym gryfem, to co zwykle, nekery, gule i utopce. Będzie już z rok, odkąd trafiłem na Manticore. Bywaj. O kurde. No dobra, pisaliście coś, że tu gdzieś książka jakaś jest, ale to później zrobię. Jak fabuła, to fabuła. Później tą książkę znajdę i tam... Uwaga, gdzie tu jest wyjście? Tu.
Nie tu, no to po przeciwnej stronie. Zbierz sojuszników. Do walki z Gonem wśród przyjaciół. No dobra. Czyli to będzie pewnie Jaskier, to będzie Zoltan, może Myszowór. Jedziemy. Tylko że już nocka. Dobra, dobra. Walka z dzikim Gonem tutaj będzie? No to ciekawe. Mam nadzieję, że to nie koniec gry, kurde. Jak zbiorę tych przyjaciół, to nie będzie koniec gry. Kurde, gdzie ja polazłem, no? Lipa jest, bo ja nie mam żadnej podpowiedzi. Najpierw jest udaj się na Skellige. Udaj się na Skellige. No dobra, no to udajemy się na Skellige. Jeszcze ten mlecze wezmę. Może mam porozmawiać jeszcze z kimś? Nie wiem. Kompletnie nie wiem. Tu? Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. No. Czyli mam ten ognik niby puścić i za ognikiem płynąć łodzią. Dobra. Zbierz sojuszników. Tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. Pierwszy sojusznik. Zaraz. Wejdź do łodzi. No ale... Zbierz sojuszników. Nie wiem, to z Ciri będę musiał już... Teraz trochę zgłupiałem. Czy najpierw muszę Ciri znaleźć i tych sojuszników później? Z nią? Niby zadania mi się pokazują tutaj, że mam wejść już do teraz do łodzi. No dobra. Może być, okej. Która to łódź? Podtrzymać miecz? No tak się nie wchodzi do łodzi, ale dobra. No chyba jestem na łodzi. Teraz... Co teraz? Tu gdzieś jest pokazane to. Wyspa Mgieł. Ale to łodzią mam dotrzeć? Trochę lipa. Myślałem, że to taka drużyna pierścienia trochę będzie, że... Będę zbierał gości. No dobra, jestem tu.
Nie kumam. Nie wiem, trochę zgłupiałem, słuchajcie. Czy ja może powinienem najpierw udać się? Przepłynę tu? Nie wiem. Najpierw może powinienem tych kumpli swoich zwołać. Na wszelki wypadek to zapiszę sobie. W razie czego to się jakoś cofnę. Tylko że jak ja tam wysiądę... Mgły już są. Tylko ten ognik miał mnie prowadzić, kurczę. Czy to coś. Może tutaj jak dopłynę, to wtedy. Uwaga, wykonaj zapis stanu gry. Zbliżasz się do przełomowego momentu opowieści. Zalecane jest ręczne zapisanie stanu gry. Czy na pewno chcesz rozpocząć podróż na wyspę? Po przybyciu na wyspę Mgieł część zadań pobocznych przestanie być dostępna. Sugerowany poziom doświadczenia przynajmniej 22, no to ja już spokojnie taki mam. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. O kurka wodna. No to było coś. To może ja, wiecie co? Przepraszam was za to, co ja tutaj teraz popełnię. Jest przystań. Bardzo was za to przepraszam. Strasznie niejasne jest to zadanie, no. Więc udaję się teraz do Jaskra i Zoltana. Franceski coś tam powiedział, kurczę, że ja nie mam jeszcze drużyny pierścienia. Bo kto bym to mógł być, żeby to się zaczęło jakoś... A mój ojciec bije czarnych. No to fajnie. Gdzie to, kurczę, jest? Niezgrawa. Gdzie to jest? Tak na wszelki wypadek... Udam się teraz do Nowigradu, zobaczyć, czy tamta moja drużyna pierścienia czasem... Zobaczymy. Mhm. Udajmy się do Nowigradu. I w pobliżu karczmy czy... Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Dobra. Bo być może gra zostawia mi swobodę, że ja mam się sam udać do wszystkich ludzi, którym pomogłem. A trochę ich jest. I sobie tą drużynę pierścienia zebrać. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Jeżeli Jaskier nie będzie tam żadnych opcji dialogowych, ani Zoltan też nie będzie miał opcji żadnych dialogowych, to lipa, to płyniemy na Wyspę Mgieł.
Także trochę zamotany odcinek może, ale nie chcę tego przegapić. Kurczę, to już koniec odcinka właściwie. O, lolipa. Dobra, to jeżeli nie będą chcieli iść, to po prostu, moi drodzy... Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Widzicie tę mordę? Że też taki wszarz. No dobra. Jest jaskier. Ubij jeszcze jedno monstrum, a zostaniesz honorowym obywatelem Nowigradu. Ale nie ma Zoltana? Widzicie tę mordę? Też taki wrzasz się do karczmy pcha między ludźmi. Kurka wodna, nie ma go. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Mam na zbyciu portret hierarchy Hemelfarta. Chcesz? No pewnie! To od tych malarzy niziołków? Tak. Bosko. Zawieszę go w szałwi i rozmarynie. Na wypadek, gdybyśmy mieli kontrolę straży świątyni. Jak to się stało, że zostałeś właścicielem tego przybytku? Ha! Nie uwierzysz. Przekazał mi go w spadku Alonso Ville. Sam skurwiel senior. Faktycznie. Nie wierzę. Alonso trzymał za mordę tutejszy półświatek, ale w głębi duszy był romantyk. Między innymi dlatego jego syn za mną nie przepadał. Cyprian chciał tu urządzić burdel, ale to mnie przypadła szałwia. I zamierzam z niej zrobić najelegantszy lokal w mieście. Siedlisko sztuki i kultury. W sumie te zadania dodatkowe, tam jest napisane, że one będą niedostępne, ale to nie znaczy, że one znikną. Jak wrócę na kontynent z tej wyspy mgieł, to prawdopodobnie będzie okej wszystko. Jak poznałeś Priscillę? To było na dworze Duke'a Herwarda. Starliśmy się w finale dorocznego konkursu truwerskiego. Kto wygrał? Nie pamiętam. Akurat. Przegrałeś i nie chcesz się przyznać. Dałem jej wygrać, bo mi się spodobało. Liczyłem na nagrodę po konkursie. I co, udało się? A to już nie twoja sprawa. Spotkałem Molly, pozdrawia cię. Molly? Jaką? Ta, której obiecałeś pokazać swoją kolekcję motyli. A, tak, już kojarzę. Kolekcja motyli. Spodziewałem się po tobie więcej inwencji. Molly nie potrzebowała inwencji, tylko atencji. Takie szare, przeciętne dziewczę, ale wystarczyło się do niej uśmiechnąć i zamieniała się w wulkan namiętności. Do zobaczenia. Okej, okay, czyli jednak... O, jest Zoltan. Zoltan? Da. Proszę, czyli jednak mam rację, kurde. Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermory. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu. Twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki. Widzimy się na miejscu. Vesemir, Espel i Lambert już tam są. No dobra, mam jednego. Okej, okay, czyli dobrze zrobiłem. Najgorsze jest to, że nie pokazuje na mapce. Znaczy, kiedyś w grach to było normalne, że nie pokazuje na mapce. Tylko zobaczcie, że niczego nie pokazuje. No gdzie są zadania? Po długich poszukiwaniach Geralt był wreszcie o krok od celu. Avalanche ukrył Ciri przed gonem na zaklętej wyspie mgieł, na którą można było trafić tylko z rządzeniem losu lub czarodziejskim świetlikiem. Nie pozostawało więc nic innego, jak popłynąć na wyspę i przywieźć dziewczynę.
Ach, to jest to. Co ja ślepy jestem? Kurka. Ślepota. Jeszcze Dijkstra będzie, Ross. O Jezus. Dobra, czyli z Nowigradu i na Skellige. Towarzysze broni z Nilfgaardu też. Z Emhyrem van Emreisem mam porozmawiać? Wow. Wow, 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 wow. Dobra, słuchajcie, zagapiłem się, nie zauważyłem, że tu się pojawiły trzy zadania, no. Człowiek jest jednak... Dobrze, że ten dryg ze starych RPGów został i że ja w ogóle poszukałem tego Zoltana. Ale dziwne, że Jaskra nie można było. Jaskier tam nie wojownik, ale... I pewnie się i tak dołączy. Coś tak czuję. Dobra. Tu jeszcze mam mistrz areny. Bastion. To sobie później zrobimy. I zlecenia wiedźmińskie 2. Słuchajcie, to jest koniec tego filmu. Okazuje się, że mam, skoro jestem w Nowigradzie, to wszystko w Nowigradzie zrobimy. Że mam skompletować całkiem niezłą armię, więc przyszły odcinek będzie kompletowaniem tej armii. Ja po prostu nie zauważyłem, że zadania się dodatkowe pojawiły w tym wątku fabularnym. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.